Ostatnie posiedzenie Unijnej Rady Ministrów Rolnictwa zdominowała kwestia kryzysu w sektorze mleka i trzody chlewnej. Proszę powiedzieć, na ile wnioski, z którymi polska strona udała się do Brukseli, mają szansę być zaakceptowane przez Komisję Europejską? Mam tutaj głównie na myśli zwolnienie z kar za przekroczenie limitów produkcyjnych mleka, dopłaty do eksportu, dopłaty do prywatnego przechowalnictwa mięsa, czy przede wszystkim zwiększenie budżetu na wsparcie producentów mleka i trzody chlewnej. Po raz drugi Polska wnioskowała, by tematem obrad Rady Ministrów do spraw rolnictwa były sprawy związane z kryzysem na rynkach rolnych, szczególnie rynek mięsa i mleka. I tutaj odbyła się debata, na której poszczególne kraje wypowiadały swoje stanowiska o tych problemach narodowych. Polska już wcześniej przesłała wniosek do Brukseli w zakresie instrumentów, które postuluje, to są, tak jak Pani wcześniej wymieniła, te postulaty, a więc dodatkowa kwota na rekompensaty, refundacje wywozowe, sprawa podwyższenia cen interwencyjnych, jeśli chodzi o siatkę bezpieczeństwa mleka. I odbyła się debata. Po debacie, której wszystkie państwa praktycznie popierały, że Komisja Europejska powinna niezwłocznie podjąć działania, a nie opóźniać to wszystko, postanowiono, że do 25 lutego wszystkie państwa prześlą swoje wnioski jeszcze raz, a więc będzie pakiet tych wszystkich wniosków i 15 marca Komisja Europejska ma przygotować i przedstawić sposób dalszego działania z wykorzystaniem oczywiście tych wszystkich wniosków państw, które zostaną przesłane do 25 lutego. Na temat kryzysu na rynku mleka i trzody chlewnej ma odbyć się ogólnoeuropejska debata. Proszę powiedzieć, kiedy to spotkanie jest planowane? To już 15 marca, tak jak powiedziałem, będą najpierw przesłane przez państwa narodowe do 25 lutego propozycje działań. To zostanie uporządkowane i ocenione przez Komisję Europejską i z tego będzie przedłożony pakiet do dalszej dyskusji, do ewentualnego przyjęcia. Za kilka tygodni do Polski na zaproszenie resortu rolnictwa ma przyjechać unijny komisarz Phil Hogan, a także komisarz do spraw zdrowia. Proszę powiedzieć, czego będą dotyczyły rozmowy? Jeśli chodzi o komisarza Hogana, to jest to spotkanie z Sejmową Komisją Rolnictwa i Senacką Komisją Rolnictwa, a także z środowiskami rolniczymi. Chcemy, aby tutaj zapoznał się z opiniami tych wszystkich środowisk, które mają wpływ na funkcjonowanie rynków w Polsce, żeby tutaj po prostu na miejscu usłyszał, jak przedstawiciele politycy oceniają politykę rolną, która jest prowadzona przez Komisję Europejską w ramach wspólnej polityki rolnej. Natomiast jeśli chodzi o komisarza Andriukaitisa, to chcemy pokazać, jak w Polsce przebiega monitoring i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.